Polska ma drugie miejsce w Europie pod względem niskich zasobów wody zaraz po Czechach. Ma też mniej wody głębinowej niż Egipt. Wniosek jest prosty. Trzeba ją oszczędzać. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby wodę wydatkować na cele bytowe, a później rekreacyjne. Apeluję do mieszkańców gminy, żeby bardzo roztropnie korzystali z wody. Jeśli nie muszą, nie ma takiej potrzeby, żeby nie podlewali chodników, trawników w tym okresie największego poboru wody, czyli od godziny 16 do 20. Dostosowanie się do prostych zasad może nam wszystkim pomóc, a czasowe braki wody w kranie nie będą nam doskwierać. Potwierdzenie tego faktu, że jest susza, to powiem, że w stacji wodociągowej w Sieroniowicach lustro wody w studni głębinowej obniżyło się o 5 metrów. Mamy 3 stacje wodociągowe, pierwszą w Ujeździe, która ma najgorszą jakość wody, ale również jest dopuszczona do spożycia, lepszej jakości trochę jak w Ujeździe jest w Zimnej Wódce, a najlepsza woda jest w Sieroniowicach, gdzie nie trzeba jej w ogóle uzdatniać, tylko prosto tłoczona jest ze studni głębinowej do sieci. Urząd inwestuje w poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy Ujazd. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu wartego blisko 5 milionów złotych. Zadanie podzielone jest na kilka działań. Przede wszystkim budowanie zbiorników retencyjnych, budowanie nowych studni, budowanie takich elementów, które dostarczą nam więcej wody na powierzchnię, szybciej ją przefiltrują, takie elementy, które będą magazynować wodę. Będziemy budować zestawy hydroforowe, które będą podbijać ciśnienie, jakość wody na końcówkach wodociągów. Poprawimy komfort, jakość dostarczania wody do poszczególnych domów. Ponadto studnie zostaną zaopatrzone w hermetyczne pokrywy nowej generacji z tworzywa sztucznego, które poprawią komfort pracy i uniemożliwią skażenie wody bakteriom. Będzie wymieniony cały tranzyt pomiędzy studniami głębinowymi a stacją wodociągową. Będzie dodatkowy zbiornik wody czystej, będzie nowy filtr pośpieszny. Zatwierdzone zasoby mamy na 38 m sześciennych na godzinę, także to jest wystarczająco dla nas. Jedynie mamy takie wąskie gardło na samej stacji wodociągowej, które zostanie poprawione i dostosowane do wartości takie jak są w studni głębinowej. Będą takie same możliwości na stacji wodociągowej, gdzie teraz filtr pośpieszny nas ogranicza do 15 m sześciennych na godzinę. Działania związane z inwestycją poprawy gospodarki wodnej rozpoczną się już wkrótce i potrwają do końca 2021 roku. Warto pamiętać, że woda to nasze wspólne dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać, rozsądnie z niej korzystając.